Cześć! Zapraszam Was na materiał, w którym dowiecie się wszystkiego na temat Dark Trails Questu, a także poszczególnych tasków w Oramond Questie. Ten materiał odpowie Wam również na pytanie, w jaki sposób zdobyć addon Glove Engineer, a także jak odblokować poszczególne skróty na Oramond. Myślę, że materiał może się wielu z Was przydać, dlatego zapraszam do oglądania. Nasz quest rozpoczynamy u NPC Ezebeth, która znajduje się w okolicach Magistratu, czyli tak naprawdę w miejscu, w którym zakończyliśmy poprzednie nagranie. Rozmawiamy z nią High Mission Assistance Strange. Ezebeth prosi nas, abyśmy sprawdzili, dlaczego miejscowi żebracy wyrządzają szkody mieszkańcom miasta. Dlatego musimy udać się w zachodnią część miasta i tam porozmawiać z jednym z kręcących się żebraków. Rozmowa z żebrakiem jest dosyć krótka. Żebrak nie chce udzielić zbyt wielu informacji i odsyła nas do króla żebraków. Jednak ten nie przyjmie każdego. Na początku musimy wykonać misję dla Chavisa. I tak naprawdę tutaj rozpoczynamy pierwszą misję, pierwszy task w Oramond Questie. Task od Chavisa polega na próbie zdobycia żywności dla najuboższych mieszkańców Ratleton. Na pewno kojarzycie na Oramond wszystkie takie drzewka. Klikając na nie możemy uzyskać specjalne korzenie. Mając takich 5 korzeni możemy je oddać Chavisowi, dzięki temu uzyskamy jeden voting punkt. Czym jest voting punkt? Tym zajmiemy się później. Ważnym aspektem jest to, że tak naprawdę quest, czy tam task, rozpoczyna się samoistnie. Nie musimy iść specjalnie do Chavisa, aby wziąć od niego taska. Kolejna ważna informacja. Zdobyte korzenie nie musicie mieć przy sobie. Możecie je śmiało wyrzucić po zebraniu, gdyż liczy się tylko ilość, która pokaże Wam się w quest logu. Nie musicie również oddawać cały czas Chavisowi tylko 5 korzeni. Możecie sobie nazbierać większą ilość korzeni i oddawać NPC. Niekoniecznie za każdym razem, możecie pozbierać sobie na przykład 50 i oddać całą 50, uzyskując tym samym 10 punktów. Czas zdać raport z tego taska Chavisowi. Pokazuję Wam teraz drogę. Aby zdobyć jeden voting punkt za 5 zdobytych krzaczków, wystarczy napisać hi, good, yes. Ilość krzaczków w questlogu zmniejszy nam się o 5, a my zyskamy 1 punkt. Piszemy tak do skutku, o ile mamy wystarczającą ilość zebranych krzaków. Misja wykonana, a zatem idziemy do króla żebraków. Rozmawiamy z nim hi, mission yes, something traces abandoned sewers. Król odsyła nas do jednego z braci, Eliota lub Jacoba. Musimy zejść do kanałów i odnaleźć jednego z nich. Jednak aby porozmawiać z nim na temat questu, musimy wykonać dla niego misję, czyli znowu kolejny z tasków Oramond questu. Task, który musimy wykonać, to tak naprawdę pomoc w naprawie uszkodzonych rur i pomp, które dostarczają świeżą wodę. Musimy udać się zatem w kanały i tam przeszukać i naprawić 20 uszkodzonych rur. Wystarczy po prostu na nie kliknąć. Jeżeli naprawimy 20 rur, wracamy do jednego z braci i zdajemy raport z misji. Po wykonaniu tego taska możemy dalej kontynuować nasz quest. Piszemy do Eliota hi, abandoned sewers. Otrzymaliśmy w tym momencie od niego pozwolenie na wejście w opuszczone kanały. Mamy tam znaleźć coś interesującego. Uwaga, miejsce jest dosyć niebezpieczne. Możemy tu spotkać znaczną ilość demonów oraz Grim Reaperów. Dobrze byłoby mieć tutaj dobry team. Ja proponuję, żeby był to na pewno Knight i Druid. Żeby były to levele około 150, może nawet wyższe. Pamiętajcie, że Grim Reapery potrafią naprawdę mocno uderzyć, a jest ich tutaj znaczna ilość. Oprócz demonów i Grim Reaperów są tutaj jeszcze Metal Gargoyle, ale z tym nie ma jakiegoś większego problemu. Natomiast tak jak mówię, duża ilość demonów i Grimów może naprawdę przysporzyć problemy. Ja idąc na 170 poziomie, czasami miałem problem, żeby się wyleczyć, czasami też łapałem Reda, jeżeli dostałem Wave'a. Więc moi drodzy, pamiętajcie, trzeba tutaj uważać. Przechadzając się po opuszczonych kanałach, znajdziemy dwa charakterystyczne pola. Stając na tych polach, zaktualizuje nam się questlog, a my będziemy mogli wrócić do Eliota, aby zdać raport z tej misji. Aby zdać raport, wystarczy napisać hi, abandoned sewers, report. Eliot odsyła nas do magistratu, abyśmy odwiedzili miejscowego historyka Barazbaza. Piszemy do niego hi, ritual. Barazbaz odsyła nas do Marwina. Prosi, abyśmy oddali tam swój jeden głos na finansowanie archiwum. Jednym punktem nie musicie się przejmować, ponieważ wykonując task dla Eliota lub Chavisa, ten jeden punkt macie już zdobyty. Aby oddać swój jeden głos, piszemy Marwinowi hi, funding, archives, one, yes. Wracamy do Barazbaza. Piszemy mu hi, abandoned sewers. Barazbaz odsyła nas piętro wyżej do Jondrina,
po specjalny przedmiot, który może nam pomóc w badaniach. Jednak, aby otrzymać ten przedmiot, musimy wykonać dla Doubleday'a kolejny task w Oramond Questie. Pokazuję wam teraz drogę do Doubleday'a od depo. Żeby wziąć misję, żeby wziąć task w Oramond Questie od Doubleday'a, musimy napisać Hi, Probe, Yes. Nasze zadanie polega na sprawdzeniu, czy utworzony gatunek grzybów w kanałach jest związany z eksperymentami, które prowadził Doubleday. Otrzymujemy w tym celu dwa przedmioty: Strange Probing Device i Monodetektor. Udajemy się we wskazane przez Doubleday'a miejsce. Pamiętajcie, że na całej drodze spotkacie naprawdę ogromną ilość potworów, które zadają obrażenia od 300 do 500. Miejcie się na baczności. Weźcie ze sobą jakąś konkretną ekipę, ponieważ sama droga to dopiero początek. Schodząc na piętro niżej, w wyznaczonym miejscu zobaczycie niby niepozorne grzyby. Ale jak teraz widzicie na nagraniu, te grzyby naprawdę potrafią uderzyć. 260 paladyn, który był ze mną, po prostu padł. Musieliśmy poprosić Knighta i Druida około 300 poziomów, żeby szybciutko nam pomogli to wybić. Dlatego w miejscu, w którym my później cofnęliśmy się do tyłu, trzeba zejść w lewo. Idąc tam, zobaczycie zejście w dół. Wchodząc w dół, używamy monodetektora. Następnie na rurze przedstawionej na nagraniu, uwaga, kładziemy Strange Probing Device, a następnie używamy go. Pamiętajcie, najpierw trzeba położyć. Jeżeli położycie w innym miejscu, bądź użyjecie w plecaku, stracicie go i będziecie musieli czekać godzinę czasu, aby wziąć kolejny Strange Probing Device od Doubleday'a. Następnie wracamy do Doubleday'a, piszemy mu Hi, Probe. Po wykonaniu tego taska możemy iść do Jondrina. Piszemy mu Hi, Necrometer, Yes. Otrzymamy właśnie taki przedmiot. Udajemy się do miejsca, gdzie widzieliśmy dwie charakterystyczne kratki w jednej z poprzednich misji. Musimy mieć przy sobie otrzymany nekrometer. Zostaniemy przeniesieni za ścianę i tam, mając team czteroosobowy, stajemy na specjalnych polach i przeciągamy dźwignię. Oczywiście możecie mieć team trzyosobowy lub dwuosobowy, jeżeli czujecie się na siłach. Jeżeli chodzi o samą strategię, naszym pierwszym zadaniem będzie zabicie czterech dużych baz. Ponieważ gdy boss podejdzie do jednej z tych was, zostanie on uleczony. Pamiętajcie również, by trzymać z dala od tych was Elder Mami, które będą się respiły. Powodują one, że waza leczy się sama w sobie. Jeżeli pokonamy cztery wazy, możemy zmierzyć się bezpośrednio z bossem. Pamiętajcie o jednej rzeczy. W całym pokoju znajdują się szare pola. Boss nie może wejść na te pola, ponieważ zostanie on wtedy uleczony. Gdy pokonamy bossa, udajemy się na północ, wchodzimy w teleport. Tam będzie pierwsza część nagród. W lewym górnym rogu znajdziemy notatnik dla Barazbaza. Zdobyty notatnik oddajemy Barazbazowi, piszemy Hi, Notebook. Barazbaz odsyła nas dwa piętra wyżej do NPC Shelly. Jednak aby z nią porozmawiać, musimy posiadać rangę Commoner. Aby posiadać rangę Commoner, musimy uzyskać 50 Voting Pointsów. Dlatego teraz zajmiemy się właśnie tym zagadnieniem. Voting Points możemy uzyskać, wykonując poszczególne taski w Oramond Questie. Kilka z tych tasków widzieliście już, ponieważ były one potrzebne, aby wykonywać poszczególne zadania w Dark Trails Questie. Jednak jest ich znacznie więcej. Jeżeli interesują was poszczególne taski, odsyłam was do linku, który znajduje się w opisie tego filmu. Natomiast my skupimy się na dwóch taskach, które według mnie dają najwięcej i najszybciej punktów. Pierwszy z tych tasków to task u Chavisa, który już widzieliście, z korzeniami. Natomiast drugi task, który nie został tutaj poruszony, jest to task Communication u Doubleday'a. Task rozpoczynamy pisząc Doubleday'owi Hi, Communication, Yes. Nasze zadanie polega na zejściu do kanałów i odszukaniu specjalnej maszyny. Przy tej maszynie znajdują się dwa specjalne zawory. Musimy użyć ich trzykrotnie. Za każdym razem, gdy użyjemy zaworu, buchnie na nas jeden z czterech kolorów. Musimy je zapamiętać. Po trzykrotnym użyciu zaworów musimy użyć kolejno dźwigni, dokładnie w takiej kolejności kolorystycznej,
jaką zapamiętaliśmy z buchających zaworów. Jeśli zachowaliśmy odpowiednią kolejność, nad dźwigniami powinna pojawić się specjalna wydzielina. Jeżeli klikniemy na nią prawym przyciskiem myszy, w naszym plecaku pojawi się Vial of Colored Glove. Z tym wialem wracamy do Double Day'a i piszemy mu Hi, Communication, Yes. Po wykonaniu tasków możemy poprosić Double Day'a o otrzymanie praw do głosowania. Wystarczy mu napisać Hi, Exchange, liczbę punktów, które chcemy otrzymać, a następnie Yes. Kiedy mamy zebraną odpowiednią ilość punktów, idziemy do magistratu i to właśnie tutaj możemy oddać swoje głosy, aby następnie poprosić o promocję. Moi drodzy, nie będę się rozrabiał na temat tego, na co możemy głosować, co to tak naprawdę daje, również odsyłam do linku w opisie. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, piszemy do Marvina Hi, voting. Jeżeli teraz napiszemy amount, Marvin powie nam, ile tak naprawdę mamy praw do głosowania. Natomiast, żeby wykorzystać te prawa, piszemy topic, następnie jedną z trzech możliwości. Na początku, jeżeli nie mamy jeszcze rangi, możemy głosować jedynie na skróty, czyli piszemy shortcut. Mając pierwszą rangę, możemy głosować na dungeon. Mając drugą rangę, możemy głosować na bossy. Następnie wybieramy jedną z trzech możliwości do głosowania, piszemy ile oddajemy głosów, a następnie zatwierdzamy yes. Jeżeli chodzi o poszczególne rangi, możecie teraz zobaczyć zestawienie w lewym górnym rogu. Tak jak widzicie, na pierwszą rangę potrzebujemy 50 głosów, na drugą 150, na trzecią 300 i na czwartą 500. Aby awansować na kolejną rangę, wystarczy napisać Hi, Promotion, Yes. Jeżeli mamy pierwszą rangę, czyli rangę Commoner, możemy w końcu porozmawiać z NPC Sholly. Piszemy do niej Hi, Friend. Prosi nas ona, abyśmy porozmawiali z Rozwitą. Ta znajduje się niedaleko żebraka. Do Rozwity piszemy Hi, Harzin. Rozwita mówi nam, że od dłuższego czasu nie widziała Harzina i że wynajął on człowieka imieniem Quandon, aby przetransportował wszystkie jego rzeczy, ale nie wiadomo tak naprawdę gdzie. Mówi, abyśmy udali się do jego domu i sprawdzili, dowiedzieli się jakichkolwiek informacji. Na miejscu dowiadujemy się, że Quandon został zamordowany. Musimy zdać raport Sholly. Dlatego wracamy do niej i piszemy Hi, Quandon. Musimy udać się do NPC Barnabas D. Znajduje się on dwa piętra nad sklepem z bronią. Jednak aby liczyć na jego pomoc, musimy wykonać pewne zadanie. Kolejny task w Oramont Questie. Piszemy do niego Hi, Mission. Musimy zebrać 15 sztuk specjalnego pyłku. Aby to zrobić, musimy udać się do podziemi, na West Oramont, gdzie znajdują się Hydry i Bug Raidery. To właśnie tam możemy spotkać specjalne kwiaty. Używając ich, możemy zebrać pyłki. Jeśli mamy już 15 sztuk specjalnego pyłku, wracamy do Barnabas D i piszemy Hi, Mission i 5 razy Yes. Zostaniemy przeniesieni w inny wymiar. Podążamy korytarzem przed siebie, omijając duchy. Na końcu drogi będzie znajdował się teleport. Wchodzimy w niego i rozmawiamy z duchem Quandosa. Piszemy mu Hi. Wchodzimy do teleportu. Udajemy się teraz do strażnika Terence. Jednak aby móc z nim porozmawiać, musimy wykonać dla niego zadanie. Kolejny task w Oramont Questie. Do wyboru mamy dwa taski. Sabotaż lub Supplies. My skupiliśmy się na tym drugim. W tym celu udaliśmy się do obozu Minotaurów na wschód od miasta. Weszliśmy na piętro, znaleźliśmy Supply Crane. Po użyciu skrzynki, dokładnie taka sama pojawiła się w naszym plecaku. Musimy teraz zejść na dół i użyć skrzynki na wodzie, dzięki czemu wrzucamy ją do wody. Czynność tę musimy powtórzyć 10 razy. Następnie wracamy do Terence zdać raport. Piszemy Hi, Supplies. Jeśli wykonaliśmy taska, możemy napisać do strażnika Terence Hi, Manway. Uzyskaliśmy dzięki temu możliwość wejścia w specjalną kryjówkę. Tutaj będziemy potrzebowali grupę 4 lub 5 osób, ponieważ na naszej drodze możemy spotkać znaczną ilość Fury, Lost Souls, Betrayed Wraithów, Nightmarów, Dark Torturerów czy Undead Dragonów.
Na końcu, schodząc ostatnimi schodami, znajdziemy się w pomieszczeniu z dźwigną i miejscami dla 5 osób. Jeśli co najmniej 4 miejsca będą zajęte i pociągniemy za dźwignię, cała grupa zostanie przeniesiona do pokoju z bossem. Ważne informacje. Boss summonuje Lesser Death miniony. Jeżeli nie zdążymy ich zabić w określonym czasie, przemienią się one w Greater Death miniony. Natomiast jeżeli ich nie zdążymy zabić, pojawią się bardzo silne Superior Death miniony. Ostatnim stadium summona zamienia się on w Necromantic Energy, który może całkowicie uleczyć bossa. Pamiętajcie, pod żadnym pozorem w pokoju nie można używać SD-ków oraz krzaków, ponieważ jeżeli to zrobimy, boss przywoła do 20 Death Reaperów. Jeśli tak się stanie, ekipa musi szybko wyjść przez teleport i po chwili wejść ponownie. Po pokonaniu bossa udajemy się w północną część pomieszczenia i wchodzimy w teleport. Znajdziemy się w pomieszczeniu, na środku którego będzie skrzynia, a w niej druga część nagród. Teraz możemy wrócić po outfit do Ezebeth. Piszemy jej high, outfit. Jeżeli zdobyliśmy 150 punktów, realizując taski na Oramond, możemy odebrać pierwszy addon. Piszemy high, addon. Jeżeli oddaliśmy 300 głosów i mamy 300 punktów, możemy odebrać drugi addon. Piszemy dokładnie to samo. High, addon. Mając 300 punktów, możemy również podróżować teleportem między statkiem a miastem Ratleton. Oprócz tego możemy dostać się na wyspę Oramond z 4 miast. Thais, Veno, Edron oraz Port Hope. Mam nadzieję, że materiał podobał Wam się i zostawicie łapeczkę w górę. Dla nowych osób oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału. Jeżeli chcecie, aby pojawiały się kolejne tego typu materiały, napiszcie o tym komentarz. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się wszyscy, piąteczka dla Was. Cześć!